Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 31 sierpnia. Zaczynamy, moi drodzy, 31 sierpnia. Tarot oraz uzdrawiająca moc Archanioła Rafała. Także zaczynamy. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania. 31 sierpnia. Dobrze, moi drodzy, paść kielichów, bardzo dobra energia, dużo emocji pozytywnych. Paść kielichów przynosi uśmiech losu, dobre nowiny, pozytywne zaproszenia, prezenty, pozytywne wibracje. Będziemy czuć, moi drodzy, taką ulgę, radość. Można spotkać osoby z przeszłości, być zaproszonym gdzieś do kogoś. Tu są młode osoby. Pazie reprezentują młode osoby, dzieci, studentów. Także możemy czuć się potrzebni, kochani i odczuwać to samo. Także paść kielichów przynosi dobrą zmianę, pozytywną informację. I nie należy się obawiać tego dnia. Moi drodzy, na pewno dużo radości nas czeka, ale też aspekt zdrowotny, o którym trzeba powiedzieć. Uważajmy na układ pokarmowy, patrzmy na to, co jemy, aby nam nie zaszkodziło. Także tutaj delikatnie spożywajmy posiłki, może nie w pośpiechu, pijmy dużą ilość wody. Dobrze, moi drodzy, to jest jeden z aspektów zdrowotnych. Ale oczywiście mamy jeszcze kartę Archanioła Rafała, uzdrawiająca moc. To jest talia, którą już posiadam długo bardzo, ale jakoś tak właśnie. Doren Virtu oczywiście, to są takie uzdrawiające zdania, że tak powiem, przesłania. I moi drodzy, co mamy? Zwiększony poziom energii, no oczywiście. Przy takich osobach młodych, energicznych, pozytywna energia na pewno będzie i będzie jej zwiększony poziom. Mamy tutaj taką krótką, moi drodzy, sentencję, zdanie, modlitwę. Drogi Archaniele Rafaelu, dziękuję za napełnienie mnie nieskończoną ilością energii pełnej boskiej miłości i boskiego światła. Także tutaj bardzo dobrze to wszystko ze sobą współgra, moi drodzy. Także naprawdę bardzo ważny dzień. Może się dużo wydarzyć dobrego. Dbajcie o siebie. Pamiętajcie o tym, że no to już jest prawie ostatni dzień wakacji, tak? Różnie to bywa, moi drodzy, w Europie, w różnych krajach, ale w Polsce 31 sierpnia, oczywiście ostatni dzień wakacji. Spożytkujmy go razem, poświęćmy go dzieciom, pociechom. Ale także i troszeczkę starszej młodzieży, starszym studentom. Także, moi drodzy, ja bardzo serdecznie Was pozdrawiam i życzę wspaniałego dnia, takiej naprawdę pozytywnej, emocjonalnej, miłosnej i wszystkiego dobrego, takiej energii, która płynie prosto z serduszka. Pozdrawiam raz jeszcze, do usłyszenia, kochani, trzymajcie się ciepło.